Troszkę czuję w nogach walkę dzisiejszą. Finał mężczyzn, finał sprintu. Kamil Masztak, Jakub Adamski, Daniel Bailey, Kim Collins, Richard Kilty. To dwóch największych asów w tej talii na czwartym i piątym torze. Remy Golszewski, jeszcze Brytyjczyk Safo i Keith Reese ze Stanów Zjednoczonych na ósmym torze. Czwarty, piąty tor. Bardzo łatwo będzie obserwować. Kamil Masztak na torze pierwszym. 6,69, rekord życiowy w tym roku 6,80. Biega w naszej sztafecie 4 razy 100 metrów. A obok Jakub Adamski 6,81. To jest wynik z tego roku. 6,80 też na torze drugim. Na torze trzecim Daniel Bailey, Antigua and Bermuda. 6,60 w tym sezonie. 6,54 rekord życiowy. Trzeci w kalowni Mistrzostwa Świata w Doha. Kim Collins ma wiele medali. Ten najcenniejszy to oczywiście złoto na 100 metrów z Paryża z 2003 i mimo 39 lat wciąż bije rekordy życiowe. To jest ewenement. Ewenement najszybszy w tym roku na świecie, a to najszybszy w Sopocie w halowych Mistrzostwach Świata w ubiegłym sezonie. Richard Kilty. 6,57 w tym roku, 6,49. To bardzo dobry wynik, ale gorszy od Kima Collinsa z tego roku. I brodacz, Brytyjczyk, 25-letni Sean Safo Antwi, 6,59 w ubiegłym roku. Obok niego na torze siódmym Remigiusz Olszewski, 6,63 w ubiegłym sezonie. Taki jest rekord życiowy, 6,79 w tym. I Keith Ricks, reprezentant Stanów Zjednoczonych, 6,56, a 6,65 w tym sezonie. Z Polaków w tych eliminacjach najszybciej biegał Remy Golszewski 6,79, Adamski 6,80. No ale klasą dla siebie powinien być tu Kim Collins, Kilty wyraźnie wolniejszy w kwalifikacjach. Łatwo obserwować. Szósty Bailey, trzeci Bailey, czwarty Collins, piąty Kilty. Czyli trzech głównych rywali. Kilka dni temu Kim Collins w Moskwie podczas rosyjskiej zimy 6,48. Najlepszy w tym roku wynik na świecie. I to zdecydowanie najlepszy. Następny ma powyżej 6,50. Kim Collins. Tor czwarty. Pomarańczowa koszulka. Już wystrzelił z bloku. Fenomenalny rytm. Prowadzi, zwycięża. Kilty będzie drugi. I tylko czas. 6,48. Wyrównany najlepszy wynik na świecie. Rewelacyjny bieg Kima Collinsa, chociaż tam coś go chyba zabolało. Wydawało mi się, że dzisiaj trochę kulał podczas śniadania, a teraz też tam chyba coś pociągnęło, ale rewelacyjny bieg od początku do końca. To jest bieżnia dla niego, ten twardy tartan. A może będzie lepiej, a może będzie o jedną setną lepiej. Zobaczymy, czy poprawią sędziowie. Proszę zobaczyć, byłoby pięknie dla Torunia i dla Copernicus Cup. Gdyby to było 6,47, poszłoby w świat, jest jednak 6,48. Ale mimo to znakomity bieg, po prostu nie dał szans rywalom, zmiażdżył ich. To jest metr przewagi nad mistrzem świata halowym z Sopotu. Bailey też tutaj walczy nieźle, ale nikt tu nie miał szans dzisiaj przy Kimie Collinsie. Zobaczymy, czym to się skończy, bo to wygląda na lekką kontuzję. On nie ma głównej imprezy w tym sezonie, no bo na mistrzostwach Europy wystartować nie może, bo jest jakby z Karaibów. Nie, dlatego może sobie pozwolić na bieganie na cały gaz. Jego cele to po prostu zwyciężanie. No jest w tej chwili chyba najbardziej pożądanym z tych, którzy są w grze z sprinterów na świecie. To hamowanie też jest bardzo zawsze niebezpieczne i takie kontuzjorodne. Ale on tu ciągnął ten rytm do samego końca, więc myślę, że tak gdzieś w końcówce właśnie to się stało. Po raz drugi w tym roku, 6,48, po raz drugi udowadnia, że jest najszybszym sprinterem świata.